Dopiewcu w podpoznańskiej gminie Dopiewo ma powstać kontrowersyjna linia wysokiego napięcia, która przebiegać ma niedaleko istniejących już zabudowań, będąca zagrożeniem dla mieszkańców wioski oraz innych okolicznych miejscowości. Przebieg linii 400 KV Plewiska Piła Krzewina był planowany zawsze w tak zwanym korytarzu numer 1. Wykonawca, który już został wybrany w przetargu organizowanym przez PSE, proponuje przebieg tej linii w 6 korytarzu. Gmina Dopiewo dokładnie zna problem, choć nie spodziewano się realizacji inwestycji w takiej formie. Bez wątpienia problem jest duży, bo zaskoczono nas tą linią, która ma przechodzić przez tereny, które wcześniej były już w planach zagospodarowania przestrzennego, które są zabudowane. W planowanej inwestycji największym problemem jest zbyt bliska odległość słupów od zabudowań. 6 wariant, no on taki bezpieczny nie jest, bo Państwo widzicie, tu jest uliczka, gdzie ma być 16 domów docelowo. I zaraz za płotami ma biec linia, także my jesteśmy zdruzgotani tą informacją. Jest to właśnie zagrożenie dla życia ludzi, którzy pod tą linią będą mieszkać. Jednak nawet w samej gminie problem widziany jest z różnych perspektyw. Reprezentuję mieszkańców Dąbrowy, którzy są przeciwni budowy tej linii po wariancie numer 1. Jednak wszyscy są zgodni co do tego, że działania polskich sieci energetycznych były przeprowadzone w sposób niewłaściwy. Wyciągnęli mapy, niby aktualne, które pokazywały takie opole. Projekt wykonany przez polskie sieci energetyczne opierał się na mapach wykonanych przed 20 laty. Sami to przyznali na spotkaniu z nami w Tarnowie Podgórnym. I to jest właśnie klucz tego problemu. Zostało założone forum, na którym mieszkańcy w sposób kolektywny starają się znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonowałoby wszystkie strony sporu. Już za niecałe 3 lata takie wielkie giganty mogą zrujnować życie mieszkańcom Dopiewca i okolicznych wiosek. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do marszałka. Dla Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa Michał Konwicki.